Ewangelia Święta powiada, że Pan Jezus dnia dzisiejszego wrócił z Betanii, gdzie zanocował, do Jerozolimy. Był nad czczo i łaknął. W drodze ujrzał figowe drzewo okryte bujnym liściem, ale nie mające owocu, którym by Zbawiciel się mógł posilić. Jeszcze bowiem nie nadeszła była pora owocowa. Odtąd niechaj nikt nie pożywa owoców Twych, rzekł Pan Jezus, i drzewo niebawem uschło. Figa ta była obrazem niewiernego narodu żydowskiego, który był hojnie uposażony w zdolności i zalety, ale zawinił brakiem wiary w Zbawiciela i dlatego ściągał na siebie klątwę Boga. Aby to naocznie wykazać apostołom, Zbawiciel przeklął figę. Jest z tym zamknięta ważna nauka dla nas chrześcijan. I na mnie poskąpił Bóg łask i darów różnorakich. Ale jeżeli z nimi współdziałać nie będziemy, jeżeli nie okażemy owoców poprawy życia i cnót chrześcijańskich, na nic się nie zda łaska i wiara. I nas spotka klątwa, idź na ogień piekielny. Drzewo, które nie daje owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Przybywszy do miasta, poszedł Pan Jezus do świątyni. W przedsionku kościelnym spostrzegł sprzedających i kupujących, wekslarzy i handlarzy gołębi. Wtedy serce jego zawrzało świętym gniewem. Oburzony do żywego znieważeniu świętego miejsca, powyganiał kupczących. Do tym doszła wiadomość arcykapłanów, którzy powinni byli szkaradnemu nadużyciu zapobiec. Ci zamiast uznać straszną swą winę, jeszcze większym rozgorzeli gniewem przeciw Jezusowi. Przedsięwziąwszy zgubić Pana Jezusa, bali się jednak ludu, który mu dnia poprzedniego tak wielką cześć okazał i przemyśliwali odtąd, jakby go pozbawić życia. Pan Jezus dość długo zabawił w świątyni i dopiero późno w wieczór wrócił do Betanii. I ty, chrześcijaninie, przez chrzest stałeś się żywym przybytkiem Boga. W świętej komunii wielkanocnej zstępuje Pan do ciebie. Jeżeli twa dusza jest skalana grzechem, oczyść ją z wszelkiego kału w sakramencie pokuty i przyjmij go godnie, gdyż w przeciwnym razie stanie się ciało pańskie nie błogosławieństwem, lecz klątwą i karą dla ciebie.